Dzień dobry, witam serdecznie w środę. Cześć wszystkim. Drugi dzień października. Zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Zaczniemy sobie w sumie dzisiaj od wykresu złota. Na pierwszym planie rynek złota. No i dwa elementy, które mieliśmy tutaj na wykresie naniesione. Jest pewna zmiana, a mianowicie oczywiście FS100 tutaj usuwam. Natomiast strefa ta popytowa można stwierdzić, że utrzymana, tym bardziej jakbyśmy przeszli sobie na interwał 4-godzinowy, a to jest też taki swing, takie mierzenie, że spokojnie można z H4 sobie to obserwować. To zdecydowanie fajnie tutaj wybroniony ten poziom mierzenia 38,2 potwierdzonego też biegunowością związanego tutaj z tym drobnym lokalnym wierzchołkiem. Także strefa cenowa 2,632 dolary za uncję pozostaje tutaj na złocie cały czas aktualnym wsparciem. Jak sobie wykres oddalimy, tutaj poprowadzone są linie trendu o różnym nachyleniu, wcześniej taka, później w ramach tej dynamiki, która nam rosła, poprowadzona została druga, bardziej stroma i cały czas to pozostaje nam aktualne. A szukając czegoś bardziej lokalnego na złocie, no to musimy sobie przejść na interwał powiedzmy 30-minutowy. Tutaj możemy sobie ten ostatni lokalny swing, to ostatnie podbicie wzrostowe pomierzyć, patrząc jak to wygląda. No to zobaczcie, że ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na dwie strefy, na 61,8 lokalnie. Bo jakby złoto cały czas pozostaje w tym trendzie wzrostowym i przede wszystkim nastawienie takie popytowe powinno tutaj dominować. No więc po drodze mamy 61,8 lokalne, no bo też swing lokalny i kurs 2,643. Warto sobie zwrócić uwagę na ten poziom, czy będzie jakaś próba obrony. No i 8,86, czyli to głębokie ostatnie mierzenie wewnętrzne, pokrywa nam się z szeroką strefą popytową, więc to tylko i wyłącznie potwierdza nam te okolice 2,630-2,600. No, zaokrąglając tutaj, bo tu mamy różnicę 1-2 dolarów, 2,630 do zapamiętania jako to wsparcie bardziej średnioterminowe. Co do euro USD, tutaj mocne topnięcie. No i rynek schodzi nam na 7,86. Na wcześniejszych współczynnikach nie było tutaj praktycznie żadnych reakcji. Także jeżeli chodzi o główną parę walutową, myślę, że nawet jeszcze może nie być za późno, żeby z obecnych pułapów gdzieś próbować tych pozycji długich, jeżeli ktoś tak by zakładał. Ewentualnie poczekać sobie na pogłębienie jeszcze tego bieżącego dołka, czy wyrównanie go. Okolice 1,10, 46, 47 stanowią tutaj pułap popytowy na głównej parze walutowej. Natomiast jeżeli odreagowanie większe by się pojawiło, możecie sobie tutaj ten swing spadkowy, to ostatnie tąpnięcie pomierzyć, też rozrzucić siatkę. Wtedy ten pierwszym poziomem, gdzie ta podaż może się pojawić większa, jest 1,1108. Dobra, idąc sobie dalej, GBP USD. Tutaj aktualizujemy sobie schemat na GBP USD. Sprawdźmy sobie rozpiętości korekcyjne w stosunku do bieżącego wierzchołka, jak te korekty spadkowe nam się kształtują, na jakim pułapie. Poziom FS100, czyli odkładamy sobie rozpiętość tej korekty wzrostowej od bieżącego low z dnia wczorajszego. No i automatycznie mamy tutaj strefę, no nie takiego lokalnego, aż oporu. Z interwału H1. Całkiem nieźle wygląda ten poziom FS100 i całkiem też już dosyć blisko nam wypada, jeżeli chodzi o pułap względem bieżącego kursu. Tutaj ten opór, jaki możemy sobie wyznaczyć, jaki wyznaczamy na kablu, najbliższy opór 1,33,05. I teraz tak, patrząc po tym kursie, który mamy na liczniku, 26-27 pipsów nam tutaj brakuje do zaksięgowania tej strefy właśnie.
Dobra, USDJPY teraz. Spójrzmy sobie na wykres ujka. Interwał na początek 4-godzinowy. Mieliśmy tutaj pomiar dosyć szeroki i zaksięgowanie 61,8, natomiast obecnie trochę od tego pułapu nam się kurs oddalił, więc sprawdźmy sobie bardziej lokalnie, jak to się kształtuje. Interwał 30-minutowy i na tym ostatnim mocnym topnięciu z sesji 27 tak naprawdę września mamy spadek o, no zobaczcie, prawie 500 pipsów, także tutaj ta zmienność na USDJPY cały czas na bardzo wysokim poziomie. No i po kolejnych współczynnikach patrząc, 61,8 na horyzoncie cały czas liczyłbym na zaksięgowanie tej strefy. Właśnie mieliśmy rejony 144,53 przetestowane na sesji wczorajszej w godzinach porannych. No i zobaczymy, może dzisiaj będzie próba na poprawę tego szczytu. Tutaj zabrakło nam kilka pipsów, a jeżeli wskazujemy 61,8, to skupiłbym się na wycenie 144, 63, 64, 75 pipsów mniej więcej względem bieżącego kursu. Natomiast pamiętajcie, jak duża zmienność panuje na tym rynku, więc ta wartość absolutnie nie stanowi przeszkody do zaksięgowania, do rozegrania tego scenariusza w dniu dzisiejszym, jeżeli będzie oczywiście obrona tej strefy.